Dzień dobry Państwu, nazywam się Zbigniew Sycz, od 22 lat działam w ruchu na rzecz wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych. System wyboru parlamentarzystów poprzez system JOW obowiązuje w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii, czyli w krajach bogatych, do których chciałbym, by dołączyła nasza ojczyzna. Do naszego ruchu dołączył teraz ruch Kukiza i za to bardzo panu Pawłowi dziękujemy. Chcemy wspólnie nowej umowy społecznej między państwem a obywatelem. Chcemy, by każdy obywatel miał czynne prawo wyborcze, wystarczy, że zbierze 10 podpisów i niewielką kaucję. Chcemy, by w systemie JOW poseł był odwoływalny. Chcemy, by okręgi były małe, 60 parę tysięcy mieszkańców, czyli dzielnica miasta lub powiat. W tej chwili 160 powiatów nie ma w ojczyźnie swojego reprezentanta. W systemie DONTA często poseł jest przywożony w walizce. W systemie JOW musi czynnie uczestniczyć w pracach swojej dzielnicy, w życiu społecznym powiatu. System JOW jest czytelny. Tego samego dnia wiemy, kto wygrał wybory. Na drugi dzień wiemy, kto jest szefem parlamentu. W systemie JOW, który jest tani, ponieważ 10 tysięcy złotych wystarczy, żeby wydrukować ulotki i obejść swoją dzielnicę. System JOW generuje prostą, czytelną scenę polityczną, która dzieli się na dwa bloki. Nie jest prawdą, że betonuje scenę polityczną, bo w Anglii jest w tej chwili 11 partii w parlamencie. Dziękuję Państwu i proszę o zagłosowanie w referendum 6 września na tak dla jednomandatowych okręgów wyborczych, nie dla finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Dziękuję.